Zaczniemy od modlitwy. Panie, może dziękuję Ci za to, że jesteś z nami. Chciałbym Cię uwielbić za to, że nas nie opuszczasz, za to, że królujesz nad nami i dodajesz nam siły. Proszę Cię o Ducha Świętego, abym mówił to, co chcesz, żebym mówił. Daj Ducha Świętego całemu zborowi, abyśmy mogli razem uczyć się. I dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Amen. Amen. Dobrze. W dzisiejszym kazaniu omówię dwie sytuacje na górze. Dokładnie na górze Synaj. Pierwsza góra to będzie właśnie Synaj, ale z Eksodusu. Z Księgi Wyjścia, z 19 rozdziału. I teraz mam tutaj do was pytanie. Czy jest was, między wami, czy są ludzie, którzy potrafią przeczytać na tyle głośno, żeby cały zbór usłyszał? No to wspaniale. To zapraszam. Otwórzcie Księgę Wyjścia, 19 rozdział. Wersety od 16 do 20. Proszę, żeby ktoś powstał, odwrócił się twarzą do zboru i głośno przeczytał. Powtarzam. Księga Wyjścia, 19 rozdział, od 16 do 20 wersetu. A trzeciego dnia, z nastaniem poranka, rozległy się grzmoty i błyskawice, a nad górą zawisł gęsty obłok. Dał się też słyszeć tak doniosły głos rogu, że aż lud, który był w obozie, zadrżał. Mojżesz tymczasem wyprowadził ludzi z obozu na spotkanie Boga. Ustawili się u podnóża góry. Góra Synaj cała dymiła, to dlatego, że Pan stąpił na nią w ogniu. Dym wznosił się z niej jak z pieca, a ona sama mocno się trzęsła. Głos rogu brzmiał coraz głośniej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na szczyt góry Synaj, wezwał do siebie Mojżesza i Mojżesz wszedł na szczyt. Dziękuję serdecznie. Jak widzimy w tym tekście, mamy naprawdę niesamowity obraz. Pełen grzmotów, dymu, ognia i hałasu, którego ludzie aż się przestraszyli. To musiało być według mnie naprawdę niesamowite przeżycie, bo wyobraźcie sobie cały ten majestat i całe to wydarzenie. I musieli być naprawdę pod wrażeniem. Ale nie wiem jak wy, ale ja przy okazji bym się też strasznie stresował. Tak jak zresztą jest napisane, trąba była tak głośna i coraz głośniej trąbiła, że ludzie aż się przestraszyli, aż drżeli. Bardzo ciekawe, że to się tak bardzo łatwo i lekko czyta. Czyż nie? Łatwo się czyta? No, jakiś tam dym, wiatr. Co tam? Ale wyobraźcie sobie, możecie nawet zamknąć oczy, wyobraźcie sobie, że góra się trzęsie. Nagle nie wiadomo skąd zaczyna płonąć, zaczyna dymić, zaczyna wiać wiatr, zaczyna trąbić właśnie róg. W sposób tak przerażający, że aż zaczynacie drżeć. Właśnie Bóg pokazuje takie, można to nazwać przedstawieniem, takie show, które ma coś pokazać. I pokazuje to w sposób różny, bo wyobraźcie sobie, że jak sobie to czytamy, to nie mamy takiego wrażenia, że to nas dotyka. Ale wyobraźcie sobie, że na waszym ciele czujecie wiatr. Czujecie te trzęsienia, czujecie ten zapach ognia, zapach dymu. Słyszycie i czujecie, jak ten dźwięk przeszywa was. Właśnie ten hałas. I wyobraźcie sobie, że Bóg przychodzi w niesamowicie niszczycielskich żywiołach. Potężnych, które są w stanie naprawdę zniszczyć całe miasta. Wyobraźcie sobie, że Bóg przychodzi w taki sposób, że wiecie, że On ma przyjść, ale przychodzi w żywiołach, które jak zresztą wiemy z telewizji, często niszczą miasta i sprawiają to, że tych miast już nie ma. Ale On przychodzi w tych żywiołach i panuje nad nimi. Przychodzi w nich i ma nad nimi władzę. I wyobraźcie sobie, że jesteście takim Izraelitą i sobie myślicie, ale się cieszę, że ten Bóg mnie wyprowadził, a nie, że mnie ścigał. Wyobraźcie sobie te uczucia Izraelitów, które mieli, kiedy obserwowali to wszystko.
I najlepsze jest to, że właśnie widzieli, że te żłowioły są tak potężne, niesamowite, groźne, ale też pewnie piękne. I wyobraźcie sobie, co oni musieli myśleć, że ten, który je stworzył, jak on musi być potężny, prawda? Obraz ten pokazuje nam bardzo, ale to bardzo ciekawą według mnie lekcję. Pokazuje nam obraz relacji Boga z człowiekiem. I najłatwiej mi opisać ten obraz w taki sposób, żeby przełożyć to na ludzkie relacje. Zgadzacie się? Mam nadzieję, że tak, bo wtedy to mi skomplikuje kazanie. Zgadzacie się? Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Wyobraźcie sobie Boga jako prezydenta, a człowieka, który odbiera właśnie to przyjście Boga jako obywatela. I co robicie, kiedy macie się spotkać z prezydentem? No, zapewne najpierw się z nim umawiacie, tak? Tak jak zresztą to zrobili, Bóg zrobił z Izraelitami. Powiedział, że za 3 dni przyjdę, macie się przygotować. I właśnie wy też, gdybyście mieli spotkać się z prezydentem jakiegoś niesamowitego, odległego kraju, to myślę, że byście poszli do fryzjera. Ja też bym poszedł. Że byście przygotowali wasz najlepszy garnitur lub najlepszą suknię, albo może kto wie, kupili taką lub taki garnitur. Czekalibyście pewnie ze stresem na ten dzień i właściwie wyczekiwali tego dnia tak, żeby go nie przeoczyć, prawda? Pewnie tak. Bo głupio by było jednak się niechcący nie spotkać z prezydentem. Na pewno już w dzień przyjazdu tego prezydenta byście umyli się i zęby, uczesali, byście na pewno zrobili wszystko, żeby wyglądać jak najlepiej. Być może byście, nie wiem, pobiegali, żeby się odstresować. Byście zrobili cokolwiek, co pomogłoby wam w spotkaniu i byście się udali na miejsce spotkania, prawda? No, poszlibyście tam i czekalibyście na prezydenta. Aż prezydent w całej swojej takiej majestacie przyjeżdża piękną limuzyną, a wkoło niego ochroniarze i jego świta. Na tym spotkaniu ustalacie pewne rzeczy, do których będziecie zobowiązani. I prezydent też. No i właśnie to Bóg zrobił na Synaju. Też mówiąc w 20 rozdziale, 2 wersecie: ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej i z domu niewoli. I potem nadał pewne prawa. I właśnie ciekawe, co mamy z tym obrazem zrobić. Jako obraz Boga, który ma relację do człowieka jak prezydent do obywatela. I my mamy oczywiście też w odwrotny sposób, że człowiek ma relację do Boga w tym wydarzeniu na górze Synaj, jak obywatel do prezydenta. Tylko co nam to daje? To jest ważne pytanie. Bo przecież nie czytamy Biblii po to, żeby sobie ją czytać dlatego, że lubimy to robić, tylko dlatego, żeby nam to coś dało. I ten obraz relacji Boga z człowiekiem, myślę, że może nam uzmysłowić coś. Być może warto częściej zastanowić się i częściej modlić się do Boga w taki sposób, jak właśnie byłby takim kimś, takim prezydentem, takim kimś pełnym chwały, takim kimś, kto ma moc nadania prawa i kimś, kto ma moc panowania nad tymi wszystkimi groźnymi żywiołami, który jest po prostu stwórcą. A co za tym idzie, skoro mamy go tak traktować, to może wpłynąć znacząco na naszą modlitwę. Wyobraźcie sobie, że traktujecie w ten sposób właśnie Boga. To jak? Prosilibyście o jakie rzeczy? Małe czy duże? Duże. Proszę o odpowiedź, chciałbym ją usłyszeć. To nie było retoryczne pytanie. Małe czy duże byście prosili takie? No właśnie. I myślę, że taka praktyczna lekcja płynąca z tego obrazu jest taka, że moglibyśmy Boga prosić o wiele, wiele większe rzeczy, bo taki jest jego obraz relacji z nami. Ale to nie tylko to, bo tutaj mamy obraz takiego trochę groźnego Boga, co nie?
takiego trochę mocnego, takiego takiego naprawdę kogoś, kto jest naprawdę potężny. Ale możemy przejść do góry Choreb. Omówimy teraz postać Eliasza i co stało się na górze Choreb. Eliasz, który po groźbie Jezebel załamuje się i ucieka. I co jest ciekawe, że ucieka dopiero po tak wielkim cudzie i zwycięstwie. Eliasz był przecież świadkiem tego, jak wspaniale Bóg zadziałał. Przecież wyobraźcie sobie kolejne doświadczenie z tym ogniem, że spada ogień na to wszystko, co przygotowałeś i po prostu płonie. Pokonujesz proroków Bala, udaje ci się ich zabić, jakkolwiek to brzmi. Udaje ci się po prostu wykonać zadanie dane przez Boga, a wcześniej było jeszcze tak ogromna susza i tylko na twoje słowo. Czy mielibyście takie wrażenie, że już wszystko będzie dobrze? No nie wiem jak wy, ale ja miałbym takie wrażenie. I wydaje mi się, że Eliasz miał taką nadzieję, że Panie, teraz już będzie spokój. Teraz Izrael się nawróci i będzie już dobrze. Ale pewna kobieta, dokładniej królowa, zagroziła mu. Zagroziła mężczyźnie, który właśnie dokonał z Bogiem takich cudów. Myślę, że ta nadzieja jego legła w gruzach po prostu. Na to, że będzie lepiej, na to, że będzie dobrze. I uważam, że po prostu ten człowiek się załamał. I po prostu chciał uciec od problemów. I uciekł na górę Choreb. Proszę, otwórzcie pierwszą Księgę Królewską. Też 19 rozdział, tak wiecie, żeby było wam łatwo zapamiętać te teksty biblijne. I proszę kogoś o głośne przeczytanie. Może jakąś następną jeszcze osobę. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, wersety od 8 po 13. Czy jest ktoś już gotowy? Zapraszam do przeczytania. Stał więc i posiliwszy się szedł w nocy, w mocy tego posiłku 40 dni, 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. Wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? Pan odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga w zastępu, gdyż synowie Izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Oburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja, sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi odebrać. Rzekł więc do niego, wyjdź, stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kuszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. Po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go nie usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł, stanął u wejścia do wieczary, a wtedy doszedł go głos, co tu robisz, Eliaszu? Dziękuję serdecznie. Widzimy tutaj scenę, w której Bóg podchodzi zupełnie inaczej. Jest to góra Choreb, czyli góra Synaj, tylko że w późniejszym okresie. Te same miejsce i bardzo podobne wydarzenia, ale inne podejście Boga do tego człowieka. Bóg prosi Eliasza, wyjdź na górę, to porozmawiamy. I Eliasz o dziwo tego nie robi. Są tam kolejne, oczywiście są tam też żywioły, które były poprzednio, w poprzedniej historii. Wiatr, trzęsienia ziemi, ogień. Czy czujecie to podobieństwo? Czujecie, że to jest bardzo podobny klimat? Jest bardzo podobny. I widzimy tam, że Bóg robi coś innego. Już nie przychodzi jako prawodawca. Już nie przychodzi jako wielka, potężna istota zdolna do stwarzania światów. Przychodzi do niego w cichym powiewie. Przychodzi do Eliasza i mówi do niego, co tutaj robisz? Wydaje mi się, że to pytanie za drugim razem
oznaczało coś więcej trochę. Oznaczało, że dlaczego nie wyszedłeś do mnie? Czemu się ukrywasz? A Eliasz po raz drugi już odpowiada Bogu litanią jego cierpienia. Nawet nie odpowiada na pytanie. Za pierwszym i za drugim razem Eliasz odpowiada praktycznie tak samo. Wylewa swoją złość, frustrację i swój problem. Ale co Pan Bóg robi z tym? Czy Pan Bóg robi, że szkoda mi ciebie, Eliaszu? Nie. Pociesza go w zupełnie inny sposób. Bo jak widzicie, przeczytam jeszcze raz to. I tutaj Eliasz mówi, żarliwie obstawałem przy Panu Bogu zastępów. Odpowiedział, dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą. Porzucili Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam. Zostałem ja sam. I co Bóg robi z tym człowiekiem? Po pierwsze, daje mu zadanie. Mówi, pójdziesz tam, tam, tam i powołasz następcę twojego? Ale ta informacja, która była kluczowa, tak samo ta informacja, która była kluczowa, czyli Bóg powiedział mu, nie jesteś sam. Jest jeszcze 7000 osób takich jak ty, które nie skłoniły swoich kolan przed Baalem. I to jest ciekawe. Zauważcie. Są trzy rzeczy, trzy żywioły i w czwartym przychodzi Pan po cichu. Są trzy rzeczy, które Pan Bóg rozkazuje zrobić Eliaszowi, a czwartą jest pocieszenie. Zobaczcie, jak Bóg perfekcyjnie potrafi odpowiedzieć na potrzeby Eliasza. Tak jak dzisiaj mówiliśmy na szkole sobotniej, Pan Bóg podchodzi i zadaje pytanie. Delikatnie, spokojnie. Dlaczego? Gdzie jest? Jak w przypadku Kaina lub w przypadku Adama. Tutaj widzimy obraz Boga w relacji do człowieka jako relację terapeuty i po prostu osoby strudzonej życiem. Wyobraźcie sobie najgorszą możliwą sytuację życiową, jaka może się zdarzyć człowiekowi. Wyobraźcie sobie, że szef pracy was oszukuje i zostajecie z niczym, bez żadnych pieniędzy i wylatujecie jeszcze z tej pracy. Wyobraźcie sobie, że nie jesteście w stanie opłacić wszystkich rachunków i prawie, że lądujecie na ulicy. Wyobraźcie sobie, że rodzina was zostawia i jesteście sami jak palec. Wyobraźcie sobie te wszystkie tragedie, ten cały ciężar tego, co tam się stało, co się stało w życiu tego jednego człowieka. Ale w pewnym momencie przychodzi on, ten wspaniały człowiek i mówi, chodź do gabinetu, porozmawiamy. I tam rozmawia i zadaje pytania i pokrzepia i wspiera i dodaje otuchy, aż w końcu daje pracę, aby człowiek mógł się odbić. Praktyczne zastosowanie tej historii jest takie, że nie musimy bać się nadchodzących trudności, bo zawsze, ale to zawsze, w tej relacji Bóg do człowieka, Bóg jest tym, który was wysłucha. Bóg jest tym, który wam pomoże. Bóg jest tym, który was wyleczy. I zawsze możecie się do Niego udać, znajdując u Niego pocieszenie. Tylko oczywiście bez kolejek, bez tych ludzkich problemów, które mają ludzie. Ale do Niego zawsze możecie się udać po wszystko, czego potrzebujecie. I nie musicie się czuć źle z tym, że macie dosyć niektórych relacji, czasami Kościoła macie dosyć, czasami macie dosyć swojego grzechu albo po prostu jakichś wydarzeń. I możecie podejść do Boga i poprosić, Panie, ja już nie daję rady. Daj mi odpocząć.
I być może Bóg da wam taką przechadzkę jak Eliaszowi. Ucieczkę z kraju, który chciał go po prostu pochłonąć. Ucieczkę da, a potem was pocieszy. Takie zadanie dla was. Już do domu. Jest też jeszcze jedna góra, która naprawdę niesamowicie przedstawia obraz relacji Boga i człowieka. Dzisiaj po południu lub wieczorem skupcie się na obrazie Boga i relacji Jego do człowieka na Golgocie. Zastanówcie się nad tym, przemyślcie to i poczujcie to tak, jak opisywaliśmy na początku. Poczujcie ten stres, poczujcie te emocje, poczujcie to, co tam się stało. Rozważcie to waszym sercem i waszym umysłem. Pomyślcie, jak on musiał się czuć i co musiał przejść dla was. Podsumowując te kazanie, widzimy dwa różne oblicza Boga w podejściu do człowieka. I co mamy z tym zrobić? Uważam, że dobrym pomysłem będzie, jeżeli z porównaniu tych dwóch fragmentów zaczniemy się zastanawiać nad Biblią trochę bardziej. Trochę bardziej w kontekście takim, co to mówi. Głębiej, mocniej. Jakie ci ludzie odczuwali emocje? Jak ja bym się w tym odnalazł? I jak Bóg patrzy na człowieka w tych fragmentach, na które patrzymy? Ale też chciałbym zachęcić was do tego, żeby nie biec przez Biblię, tylko się przez nią przejść. Spokojnie, spacerem. Zatrzymać się, poanalizować, poprzeżywać to wszystko. I zobaczyć, jaki obraz Boga kreuje Biblia. Bo kiedy będziecie badać swoim sercem Biblię, te wszystkie historie i obraz Boga, to mogę wam gwarantować, że bardziej go pokochacie, ale też, co ważne, o wiele bardziej go uczcicie. I tego życzę każdemu z was i sobie. Ćwiczmy to i idźmy przez Biblię, nie biegnijmy. Amen. Amen.